Znajdujemy się na skwerku leżącym na terenie gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu przy ulicy Dekutowskiego 17. Tuż obok obelisku z tablicą upamiętniającą patrona pobliskiej ulicy, bohatera tego filmu. Hieronim, najmłodszy z dziewięciorga dzieci szanowanego tarnobrzeskiego rzemieślnika, Jana Dekutowskiego, właściciela warsztatu blacharskiego i jego żony Marii, urodził się niespełna 2 miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości po latach zaborów. 24 września 1918 roku. Wychował się w domu rodzinnym, który stał w miejscu, gdzie zbiegają się dziś dwie tarnobrzeskie ulice, Sikorskiego i Sienkiewicza. W rodzinie Dekutowskich panowała atmosfera patriotyczna. Ojciec Jan, oddany Piłsudczyk, wychował swoją latorośl w duchu szacunku dla marszałka Piłsudskiego. W walce z bolszewikami brał udział także najstarszy syn Dekutowskich, Józef. Zmarł w roku 1922, wkrótce po zakończeniu działań wojennych. Przyczyną śmierci był tyfus. Dzieciństwo i wczesna młodość minęły Hieronimowi całkiem zwyczajnie, na nauce. Najpierw w publicznej szkole męskiej, a następnie w publicznym gimnazjum. Obu szkołą patronował hetman Jan Tarnowski, wybitny XVI-wieczny wódz. Jednym z jego nauczycieli był Józef Sarna, późniejszy legendarny obrońca Tarnobrzega we wrześniu 1939 roku. Obecnie patron gimnazjum nr 3. Henek, bo tak zwyczajnie zwracali się do niego koledzy, pełnił ważne funkcje w harcerstwie. Należał do szkolnego chówca przysposobienia wojskowego. Maturę zdał 19 maja 1939 roku. Zamierzał studiować medycynę we Lwowie. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia odchodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Plany młodego Dekutowskiego pokrzyżowała napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Wraz z siostrą i setkami innych uciekinierów dotarł do Lwowa. Jako ochotnik stanął do walki w obronie miasta. No i co, Henek? Warszawa okrążona przez hitlerowców. Na Lwów zmierza Armia Czerwona. Nasze wojsko w całkowitej rozsypce. Wojna dopiero się zaczyna. Czekają nas ciężkie czasy. Nie mogę się iść z założonymi rękami. Przedrę się z żołnierzami na Węgry. Stamtąd będę walczył. Dekutowski zrealizował swój plan. 17 września 1939 roku z grupą wojskowych przedostał się na Węgry. Niestety, wkrótce został internowany. Ponieważ nie zamierzał spędzić wojny w obozie, postanowił uciec. Przez Jugosławię i Włochy dostał się do Francji. Już od końca września 1939 roku generał Władysław Sikorski tworzył we Francji Armię Polską. Hieronim Dekutowski do niej się zgłosił. Skierowano go do 4. Pułku Piechoty w 2. Dywizji Strzelców Pieszych. W marcu 1940 roku Dekutowski uzyskał awans na stopień starszego strzelca, a od maja do czerwca był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Quetquidon w Brytanii. W czerwcu szkolenie przerwano, bo wybuchła wojna niemiecko-francuska. Wraz z 2. Dywizją Strzelców Pieszych Dekutowskiego przerzucono na wschód Francji, w pobliżu granicy ze Szwajcarią. Wziął udział w ciężkich bojach na wzgórzach Klodidu. Już 22 czerwca 1940 roku Francja podpisała kapitulację. Klęska Francji dla wszystkich Polaków walczących na jej terytorium była wielką osobistą tragedią. Dywizja Strzelców Pieszych udała się do neutralnej Szwajcarii. Żołnierze trafili do obozów. Młody Dekutowski nie chciał być biernym świadkiem historii. Kolejny etap swojej wojennej europejskiej odysei postanowił przeżyć na terenie Anglii. W Anglii przydzielono Dekutowskiego do 3. Batalionu 1. Brygady Strzelców.
pozwolono na dalsze kształcenie w szkole wojskowej. Z wyróżnieniem ukończył kurs dla skoczków. Nagrodę, oficerski kordzik, wręczył mu sam Stanisław Mikołajczyk, wicepremier rządu polskiego na uchodźstwie. Następnie skierowano go do pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Nadszedł kwiecień 1942 roku. Jako ochotnik Hieronim Dekutowski zgłosił się na przeszkolenie dywersyjne. W Polsce Dekutowski, wówczas już podporucznik, znalazł się w nocy z 16 na 17 września 1943 roku. Od tego momentu funkcjonował pod pseudonimem Zapora. A więc już jutro opuszczam na sztabę? Tak, dostałem rozkaz. Wreszcie będę walczył z żołnierzami w partyzance pod Zamościem. Chyba wie pani Irko, jak się cieszę. Zamknięcie w tym konspiracyjnym mieszkaniu to dla mnie prawdziwa udręka. Dowództwo Armii Krajowej przydzieliło podporucznika Zaporę do Kedywu Okręgu Lublin. Najpierw walczył w oddziale partyzanckim Tadeusza Kuncewicza, Podkowy, potem objął samodzielne dowodzenie 4. Kompanią 9. Pułku Piechoty Legionów AK w Inspektoracie Rejonowym Zamość. W styczniu 1944 roku Hieronim Dekutowski awansował na stanowisko szefa Kedywu w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin Puławy. Dowodził także działającym na tym terenie blisko 200-osobowym oddziałem partyzanckim. Między styczniem a lipcem 1944 roku Zapora i jego partyzanci przeprowadzili ponad 80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom. Słyszeliście, sąsiedzie? Wczoraj chłopcy z Zapory przeprowadzili atak na Szwabów w Krężnicy Okrągłej koło Bełżyc. Co miał nie słyszeć, przecie od rana ludziska w całej wsi nie gadają o niczym innym. Jeno o tej kolumnie szwabskich samochodów zniszczonych przez naszych. Ta, wróg stracił 16 maszyn, całe mnóstwo broni i ponad 2 tuziny żołnierzy. Zginęło 4 naszych. Szkoda chłopa. Bitwę z Niemcami we wsi Krężnica Okrągła partyzanci Zapory stoczyli 24 maja 1944 roku. Tymczasem od wschodu nadciągała Armia Czerwona. Przedwojenną granicę Polski przekroczyła już 5 miesięcy temu, w styczniu. Obecnie dochodziła do linii Bugu. Armią radziecką przybywało do Polski utworzone na rozkaz Stalina Ludowe Wojsko Polskie. Ludność cywilna zmęczona hitlerowskim terrorem liczyła, że wreszcie nastąpi prawdziwy pokój i spokój. Niestety, tereny, z których wycofali się Niemcy, Rosjanie traktowali jak ziemie zdobyte, a nie wyzwolone. Postępujące za wojskiem oddziały NKWD, Narodowego Komisariatu Wnętrznych Dieł, czyli Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Radzieckiej Policji Politycznej, zaczęły rozbrajać żołnierzy AK. Zapora szybko zrozumiał, że na Polskę spadła nowa okupacja. Widział, jak tych, którzy już się zdekonspirowali przed wkraczającymi do kraju siłami, zaczęto przymusowo wcielać do Ludowego Wojska Polskiego. Opornych wsadzano do więzień lub zsyłano na Sybir. Postanowił pozostać w podziemiu. Przez pewien czas zapewniał ochronę sztabu okręgu Lublin, a w sierpniu 1944 roku podjął nieudaną próbę przebicia się do ogarniętej powstaniem Warszawy. W kraju w tempie błyskawicznym zachodziły poważne zmiany polityczne. Metodą faktów dokonanych Rosjanie powierzyli władzę posłusznym sobie komunistom, a ci całe polskie sądownictwo z miejsca oddali w ręce dowódców Armii Czerwonej. Nastał czas bezwzględnej rozprawy z przeciwnikami politycznymi. AK-owców zaczęto traktować jak zdrajców narodu. 19 stycznia 1945 roku.
ostatni rozkaz dzienny dowódcy Armii Krajowej. Żołnierze Sił Zbrojnych kraju. Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczyliśmy od roku 1939. 19 stycznia 1945 roku ostatni komendant AK, generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Dowódcy mogli zwolnić żołnierzy ze złożonej wcześniej przysięgi, ale sami mieli pozostać w konspiracji. Zapora zrozumiał, że rozkaz Niedźwiadka osobiście oznacza dla niego dalszą walkę. Tylko śmierć może go z tego obowiązku zwolnić. Maszerują cicho niby cienie poprzez góry, lasy i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, idą naprzód, taka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los, i ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. Na wiosnę 1945 roku Zapora wznowił zbrojne działania. Jego oddział liczył ponad 300 żołnierzy. Składał się z partyzantów, którzy dotąd nie ujawniali się przed nową władzą, i tych, którzy mimo ujawnienia się byli przez tę władzę prześladowani. Organizowali ataki przeciw funkcjonariuszom radzieckiej NKWD i współpracującym z nim polskim komunistom z powołanego w Moskwie Urzędu Bezpieczeństwa, a także Milicji Obywatelskiej. Działali na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Kieleckiem. Swoje zgrupowanie Zapora rozwiązał wkrótce po ukazaniu się państwowego dekretu o amnestii z 22 sierpnia 1945 roku. Uczynił to po konsultacji ze zwierzchnikami, którym w pełni ufał, Stanisławem Mikołajczykiem i Radosławem Janem Mazurkiewiczem. Zależało mu na tym, aby jego podkomendni wreszcie mogli zacząć normalnie żyć. Sam postanowił przez zieloną granicę dostać się do czeskiej Pragi, a stamtąd na zachód. Życie napisało zupełnie inny scenariusz, niż Zapora sobie wymarzył. Ucieczka za granicę nie udała się. Ambasada amerykańska w Pradze odmówiła mu pomocy. Natomiast amnestia okazała się pułapką. Większość z ujawnionych niedługo potem aresztowano. Inni wrócili do konspiracji. Po przyjeździe do kraju Zapora po raz kolejny wznowił działalność partyzancką. Armia Krajowa już nie istniała. Nawiązał więc kontakt z innym tajnym zrzeszeniem o nazwie Wolność i Niezawisłość. Walka z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa znów stała się dla niego codziennością. Tak było do czasu, gdy 22 lutego 1947 roku Bolesław Bierut, ówczesny prezydent Polski, ogłosił drugą z kolei amnestię. Podobnie jak poprzednio, Zapora zabiegał o wyprowadzenie z podziemia jak największej liczby ukrywających się żołnierzy. Sam razem z 5 innymi kolegami podjął kolejną próbę wyjazdu przez Czechosłowację na zachód. Jednak ani Zapora, ani jego współtowarzysze granicy nigdy nie przekroczyli. Zostali zdradzeni i aresztowani przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Stało się to 16 września 1947 roku, dokładnie w 4. rocznicę zrzutu Hieronima Dekutowskiego do okupowanej przez Niemców Polski. Jaki był dalszy los Zapory, łatwo przewidzieć. Więzienie, tortury, nieuczciwy proces i wyrok śmierci. Wydano go aż 7 razy z 7 różnych paragrafów. Perfidia władz w stosunku do Dekutowskiego polegała na tym, że na czas procesu ubrano go w mundur niemieckiego żołnierza. Tak postąpiono wobec człowieka, który przez lata walczył z niemieckim faszyzmem. Razem z Zaporą na śmierć skazano także jego współtowarzyszy. W sumie 6 niedoszłych zbiegów na zachód. Ciała zakopano pod osłoną w nocy w nikomu nieznanym miejscu. Decyzją nowych komunistycznych władców Polski cała szóstka miała zostać zapomniana, wyklęta. Tragiczny los Zapory po latach zyskał nowy wymiar. 23 maja 1994 roku, już w całkowicie wolnym kraju, Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił postanowienia Sądu Wojskowego sprzed 45 lat.
W roku 2013 odnaleziono też jego szczątki i godnie pochowano na warszawskich Powązkach. Hieronim Dekutowski, całkowicie zrehabilitowany przez współczesnych, doczekał się wielu pomników i tablic pamiątkowych.